Nowa rola dla Ciebie, już kolejna w Twoim życiu. Jak się przygotowałaś do tej roli? Przygotowania były krótkotrwałe, bo ja byłam tak naprawdę. O, dzień dobry! Wracając do myśli. Ja byłam jednym z ostatnich aktorów, którzy doszli do ekipy tego filmu i tak naprawdę doszłam na ostatnie 2 tygodnie produkcji. W związku z tym to był skok na głęboką wodę dla mnie, bo jakby miałam pełną świadomość rozmiaru tej produkcji i tego, jakich moich kolegów na planie spotkam, jakby mi fantastycznie sportowców uwierzyło w ten projekt, stąd wyruszyłem do tego swoją rękę. Więc cóż, no bardzo dużo pracowaliśmy razem z Konradem Maksymilianem, naszym reżyserem, i jestem mu przewdzięczna, dlatego że okazało się, że Konrad jest człowiekiem, który bardzo dużo czasu, także w trakcie zdjęć, poświęca na pracę z aktorem i na to, żeby wszystko się nam zgodziło, żeby przegadać, żeby przemyśleć. Z jednej strony jest osobą, która doskonale wie, czego chce, i ma pełne wyobrażenie tego, jak powinno to wyglądać. Jest także, proszę Państwa, scenarzystą tego filmu, w związku z tym nie dziwota, ale z drugiej strony jest przez cały czas otwarty na jakieś nasze pomysły, nasze sugestie, nasze przemyślenia dotyczące tych postaci, bo w którymś momencie faktycznie jest tak, że aktor już lepiej na postać niż scenarzysta, który ją tworzył, bo my ją wypełniamy. Więc za to jestem przewdzięczna, bo mówię, pierwszy dzień weszłam na plan z drżeniem, nie mogłam spać w nocy i okazało się, że te wszystkie obawy były bezpodstawne, ponieważ jakby metodologia pracy na tym planie była taka, że dano mi szansę skonfrontować wszystkie moje pomysły i moje wyobrażenie tego, kim ma być Agata, jak ma się zachowywać, nie tylko z moimi kolegami, z którymi grałam w scenie, ale także przede wszystkim z osobą, która to stworzyła, więc jeżeli Konrad jest zadowolony, to ja też.